Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem praktykującym anestezjologiem, ale w głębi serca zawsze byłem i jestem kardiologiem. Wyrosłem na kardioanestezjologii, wróciłem do kardioanestezjologii. Nie zmienia to faktu, że będę Państwu dzisiaj mówił w taki bardziej ogólny sposób o naszym spojrzeniu na ocenę specjalistyczną i przygotowanie pacjenta z wielochorobowością do operacji niekardiochirurgicznych. Mój jedyny konflikt interesów jest taki, że jestem właśnie anestezjologiem, co czyni mnie lekarzem bardzo często wielu specjalności i medycyna okołooperacyjna doskonale to pokazuje, ponieważ z jednej strony my musimy ujarzmić pacjenta, starając się go zoptymalizować przed operacją tak bardzo, jak to tylko możliwe. Z drugiej strony musimy ujarzmić chirurga, wszystko dla bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, a zatem jesteśmy takimi lekarzami wielu specjalności. Jak się ktoś chce znać na wszystkim, trochę nie zna się na niczym. Dlatego proszę się też czasem z mojej wiedzy kardiologicznej nie śmiać. Ona na pewno nie jest tak idealna, jak powinna być. Podczas kwalifikacji anestezjologicznej, czyli kwalifikacji do znieczulenia, naszym priorytetem w postępowaniu jest zawsze bezpieczeństwo pacjenta. Kilka lat temu usłyszałem, że jesteśmy takimi szpitalnymi aniołami stróżami i coś jest na rzeczy, ponieważ w tym momencie krytycznym dla pacjenta, w momencie, kiedy musi zostać poddany operacji, poddany zabiegowi, to trochę my przejmujemy stery związane z jego przyjęciem, wypisaniem w jak najmniej kolizyjny sposób dla jego zdrowia. Beneficjentem w końcu tego postępowania ma być sam pacjent i to jest dla nas najważniejsze. Kwalifikacja anestezjologiczna także musi mieć na celu dbanie o skuteczność wykonania procedury, tak, żeby mógł być zadowolony chirurg. To przygotowanie pacjenta to także zapewnienie płynności pracy systemu opieki zdrowotnej, tak, żeby był zadowolony dyrektor, który trzyma nas w ryzach, abyśmy razem z kolegami chirurgami nie za bardzo popłynęli w systemie opieki zdrowotnej, w kwestii finansowej, a kiedy my będziemy zadowoleni jako anestezjolodzy, dbając o benefit dla tych wszystkich osób, a to trzeba się domyślić. Proszę Państwa, przygotowanie do znieczulenia jest bardzo trudnym i wieloetapowym, a bardzo często bagatelizowanym czasem. To w dzisiejszej medycynie dbanie niesamowicie o szczegóły z uwagi na fakt, że kierowani do operacji są pacjenci obciążeni dużym ryzykiem. Pacjenci, którzy jeszcze kilkanaście lat temu nigdy nie zostaliby do tej operacji ani do znieczulenia w związku z tym zakwalifikowani. Również sam postęp medycyny zabiegowej pokazuje nam, że pacjenci, którzy kilkanaście lat temu nie mieliby szans na wykonanie bezpiecznej procedury, w tej chwili są do tych procedur kwalifikowani, chociażby z tego powodu, że te procedury są coraz to mniej inwazyjne. A muszę Państwu powiedzieć, że mała inwazyjność procedur dla chirurga jest olbrzymim obciążeniem dla anestezjologa. W związku z czym ten etap przygotowania do znieczulenia musi być ukierunkowany na dbanie o wszystkie szczegóły. Bo to nie chodzi o przygotowanie samego pacjenta do znieczulenia. To tak naprawdę jest praca zespołowa, wielodyscyplinarna i do tej operacji trzeba przygotować oprócz pacjenta, którego bezpieczeństwo jest najważniejsze, także rodzinę, która bardzo często nic nie wie o zagrożeniach płynących z operacji. Państwo czasem konsultując tych pacjentów widzą, że oni bagatelizują fakt wykonania operacji, która jest dla nich, jak zawsze używam takiego porównania, jak maraton dla zdrowego człowieka.
ze względu chociażby na wysiłek energetyczny, któremu oni muszą sprostać. Sam pacjent pozostawiony w swojej chorobie bardzo często nie jest w stanie zadbać o swój komfort okołooperacyjny, będzie wymagał wsparcia rodziny, zarówno tej bezpośredniej, jak i pośredniej, chociażby po wypisie ze szpitala. Do znieczulenia i do operacji bardzo często trzeba przygotować samego chirurga, który często nie jest świadomy zagrożeń wypływających z wielo- i współchorobowości, z którymi pacjent kierowany jest do szpitala. On ma biegle posługiwać się nożem, widelcem i łyżką, a niekoniecznie znać się na tych wszystkich tabletkach i drutach wszczepionych w pacjenta. Anestezjologa, jeżeli konsultacja odbywa się w ramach poradni anestezjologicznych, i to jest jeden z tych filarów medycyny okołooperacyjnej, który będzie się rozwijał w najbliższych latach i będzie dla Państwa również problemem, bo odnosząc się do tego, co powiedział Maciek, ci pacjenci, którzy są konsultowani przez anestezjologa, będą musieli również przy spełnieniu określonych wskazań być w określonym czasie skonsultowani przez lekarza danego szpitala, w którym operacja będzie się odbywać. Tu nie będzie czasu na to, żeby tego pacjenta skierować ambulatoryjnie do konsultacji, a już nie mówiąc o tym do systemu prywatnej opieki zdrowotnej. To także przygotowanie intensywisty, jeżeli pacjent w okresie pooperacyjnym będzie miał być przyjęty do oddziału anestezjologii intensywnej terapii, nie z powodu wystąpienia powikłań, tylko z uwagi na rozszerzone monitorowanie i tak naprawdę wyprzedzenie, prewencję zagrożeń i powikłań, które u niego mogą się pojawić. To także zaangażowanie fizjoterapeuty, dietetyka i Was, moi drodzy, konsultantów ze wszystkich dziedzin medycyny, w zależności od tego, jakie zagrożenie jest najważniejsze dla pacjenta. To wszystko sprawia, że my w anestezjologii nie mamy tak klarownych i jasnych wytycznych, jakie towarzyszą chociażby Wam w kardiologii w odniesieniu do różnych schorzeń. My musieliśmy się cofnąć w ostatnich latach wiele kroków wstecz i wrócić do myślenia o leczeniu, o diagnostyce spersonalizowanej. My w tej chwili mówimy, że nasz EBM jest oparty o tak zwane krawiectwo medyczne, czyli o docięcie i dopasowanie tego przebiegu medycyny okołooperacyjnej do konkretnego pacjenta. Nie, wręcz przeciwnie, nie możemy pacjenta docinać do ram, które wyznaczają nam wytyczne. Przygotowanie pacjenta to pozyskanie jego prawdziwie świadomej zgody. Pacjent musi być świadomy zagrożeń wypływających z operacji, wynikających z obciążenia jego chorobami dodatkowymi, chorobą podstawową, ale także samą procedurą, która czasem, jak wiemy, jest procedurą, która u wielu pacjentów będzie przynosić ryzyko wystąpienia chociażby powikłań sercowo-naczyniowych, o czym mówił pan docent Wybraniec. Zatem to musi być partnerskie podejście zarówno chirurga, anestezjologa, jak i Państwa jako konsultujących lekarzy, aby uświadomić pacjentowi, że nie zawsze wszystko musi być w porządku. Bo gdyby miało być w porządku, to pacjent tej operacji przecież nie musiałby mieć chociażby wykonanej. A zatem podstawą pozyskania świadomej zgody jest ocena ryzyka o różnym tle, tego ryzyka wypływającego z pacjenta i wypływającego z procedury. Przygotowanie pacjenta we współczesnej medycynie okołooperacyjnej to wdrażanie metod tak zwanej prehabilitacji. Tego pacjenta trzeba a priori przygotować, jak najbardziej zoptymalizować przed operacją tak, żeby on startował z wyższego punktu niż ma to miejsce bez tego przygotowania. A zatem to abstynencja od tytoniu z minimalizacją ryzyka powikłań oddechowych. To abstynencja od alkoholu, wdrożenie adekwatnych ćwiczeń, aby zwiększyć jego wydolność fizyczną. Prawidłowe odżywienie, aby zbudować masę mięśniową, która jest tracona w związku z katabolizmem przebiegającym w każdym zabiegu. Korekcja niedokrwistości, bo przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych nie jest remedium, oraz oczywiście adekwatne szczepienia.
to także miejsce na badania i konsultacje dodatkowe, przy czym pamiętajmy, że nie może mieć to postaci laboratosis acuta, czyli zlećmy wszystkie badania, które nam przyjdą do głowy i sprawdźmy, na co jest chory ten pacjent. No cóż, jeśli wykryjemy, że ten pacjent jest na wiele rzeczy chory, jednocześnie wtedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tego dla nas jest priorytetem i czy jesteśmy w stanie na tych wszystkich płaszczyznach tego pacjenta odpowiednio przygotować. W anestezjologii i chirurgii w tej chwili dominuje taka koncepcja poprawy efektywności leczenia poprzez adekwatne przygotowanie pacjenta przed, adekwatne prowadzenie śród i pooperacyjnie, co przyjęło taką formę akronimu ERAS, czyli Enhanced Recovery After Surgery. Stworzyli to sobie sami chirurdzy, chociaż praktyka pokazuje, że dbają o to przede wszystkim anestezjolodzy. I to jest dokładnie to samo, że nie wszystko pasuje jednemu. Każdego pacjenta trzeba puścić taką ścieżką ERASA, w odniesieniu do prehabilitacji, do kwalifikacji odpowiedniego znieczulenia i prowadzenia tego pacjenta pooperacyjnie, na co on sobie może pozwolić. I oczywiście na końcu jest premedykacja farmakologiczna lub niefarmakologiczna. Jeżeli chodzi o ocenę ryzyka operacji, to najpowszechniejszy system to ten, który powstał we współpracy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Anestezjologii Intensywnej Terapii, ale też są specyficzne systemy oceny ryzyka, na przykład w kardiochirurgii, wiecie to doskonale, jeżeli współpracujecie razem z kardiochirurgami. Chirurdzy niestety nie chcą często oceniać tego ryzyka, spada to na barki anestezjologów, którzy często przyjmują formę takiego złego policjanta. Chirurg mówi, że da radę, a anestezjolog mówi, to się nie uda. I często na tym tyle pojawiają się konflikty związane z odraczaniem operacji, zrzucaniem pacjentów i tym wszystkim, czego chcemy pacjentowi oszczędzić. Pan docent Wybraniec już powiedział, jak wygląda klasyfikacja zaproponowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Przejdźmy do drugiego systemu oceny ryzyka, który w sposób pośredni mówi nam, jakie niebezpieczeństwo czyha na pacjenta, a związany jest z trybem przeprowadzania zabiegu, który może być planowy, przyspieszony, pilny bądź natychmiastowy. Oczywiście to nam determinuje, ile mamy czasu na przygotowanie tego pacjenta, na jego optymalizację. W trybie natychmiastowym tego czasu nie ma, ponieważ stabilizacja pacjenta odbywa się jednoczasowo z operacją. W trybie pilnym mamy na to 6 godzin, bo chirurg nam mówi, ten pacjent do 6 godzin ma być zoperowany, a zatem daje ci 6 godzin na przygotowanie tego pacjenta tak bardzo, jak to tylko jest możliwe. Ryzyko wypływające z pacjenta również jest oceniane za pomocą różnych algorytmów. Najbardziej trafne są systemy wewnątrzośrodkowe, ale oczywiście one są zarezerwowane dla ośrodków, które wielu pacjentów operują. Przede wszystkim sprawdzają się w ośrodkach kardiochirurgicznych. Tym najbardziej popularnym systemem używanym, który jest językiem uniwersalnym rozmowy anestezjologów na całym świecie, jest stan funkcjonalny zaproponowany przez Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologów. My również posiłkujemy się tymi narzędziami, które stworzyli kardiolodzy, czyli na przykład skala Lee w modyfikacji Goldmana, Mika czy RCRI, o którym wspomniał pan docent Wybraniec. To także w starszych wersjach kryteria Shoemakera czy brytyjska skala POSSUM, skala amerykańska NESQIP, którą ja również polecam, oraz inne, których w literaturze można znaleźć całe mnóstwo. Pamiętajmy, że każdy z systemów oceny ryzyka przedoperacyjnego to ryzyko przeszacowuje. Ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy zidentyfikowali grupę pacjentów, która jest zagrożona czymś i wprowadzili działania zapobiegawcze, żeby to ryzyko zminimalizować. Jeżeli nasza ocena ryzyka przedoperacyjnego zrównuje się z ryzykiem rzeczywistym po operacji, to znaczy, że daliśmy ciała. System Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów również przeszacowuje ryzyko zgonu, ale on absolutnie nie został stworzony do oceny ryzyka. To jest ocena stanu funkcjonalnego, który wynika z wypadkowego wpływu różnych chorób przewlekłych i ich kontroli, i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie pacjenta.
Pamiętajmy o tym, że Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologów regularnie dokonuje aktualizacji tego systemu i ten ostatnio dostępny jest z grudnia 2020 roku. Co więcej, istnieją modyfikacje tego systemu, a zarówno dla dzieci, jak i dla położnic. I to co ważne, te choroby, które tutaj są wymienione w poszczególnych klasach ASA, są tylko i wyłącznie przykładami i nie można się ślepo posługiwać tymi wytycznymi. Ważne jest to, żeby pamiętać, że im wyższa klasa ASA, tym gorszy stan funkcjonalny pacjenta, a zatem tym większe zagrożenie wynikające z jego wielochorobowości. Tak naprawdę pacjentów w skali ASA 1 mamy bardzo niewielu, bo wystarczy obciążenie klasycznymi, koronnymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych, otyłością, paleniem czy społecznym piciem alkoholu. I ten pacjent trafia już do klasy ASA 2, a to oznacza, że jego stan funkcjonalny jest tak samo upośledzony jak pacjenta z znaną, przewlekłą chorobą dobrze kontrolowaną, na przykład nadciśnieniem tętniczym, na przykład przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, czy na przykład cukrzycą. Idąc im dalej, im głębiej w ten las, tym to ryzyko jest większe, aż dochodzimy do skali ASA 5, w której znajduje się pacjent w bezpośrednim zagrożeniu życia i z dużym prawdopodobieństwem, że zginie, jeżeli operacja nie będzie przeprowadzona. Nesquip, jak powiedział pan docent Wybraniec, jest doskonałym systemem oceny ryzyka, ponieważ został stworzony w oparciu o olbrzymią kohortę pacjentów, aczkolwiek on też nie do końca będzie pasował do naszej populacji, bo został stworzony w Stanach Zjednoczonych, a zatem ta populacja jest troszkę inna i wymagałby walidacji w naszych warunkach. To, co z niego wypływa dobrego, to możliwość dyskusji z pacjentem na jakie ryzyko, jakich najważniejszych powikłań jest narażony w okresie okołooperacyjnym, bazując na powikłaniach oddechowych, krążeniowych, infekcyjnych, nerkowych, ale także ryzyku zgonu. Niezwykle ważnym elementem oceny przedoperacyjnej jest ocena wydolności fizycznej. I tu się nie zgodzę z docentem Wybrańcem. Ocena, pytając pacjenta o jego wydolność fizyczną, jest niezwykle ułomna. Okaże się, że połowa naszych pacjentów będzie jeździła windą i nie będziemy mogli zweryfikować, czy wejdzie na drugie piętro. Część będzie mieszkała na parterze, ale problemem jest również to, że wydolność fizyczna może być upośledzona nie tylko z przyczyn kardiologicznych, ale też reumatologicznych ze względu na otyłość czy choroby układu krążenia. Zatem badamy w tej chwili różne obszary i różne grunty, jak ją ocenić lepiej. 6-minutowy test korytarzowy, super, ale nie posiadamy żadnych punktów odcięcia, które by nam powiedziały, ile w trakcie tych 6 minut pacjent ma przejść metrów, żebyśmy powiedzieli, ok, jesteś bezpieczny pod kątem swojej wydolności fizycznej, dajemy ci glejt na przejście operacji cholecystektomii. Dwa, nie mamy żadnej korelacji, jaka jest potrzebna wydolność fizyczna pacjenta, żeby pokonać konkretną procedurę od danej rozległości. Czyli czy ten pacjent przeżyje operację laparotomii z wytrzewieniem. Nie wiemy, czy ten pacjent przeżyje operację powikłaną neurologicznie związaną z wycięciem guza mózgu i tak dalej, i tak dalej. To, co zostało zaproponowane kilka lat temu, to metoda oceny kwestionariuszowa wydolności fizycznej za pomocą kwestionariusza z Uniwersytetu Duke'a. Okazało się w nowych badaniach, w badaniu MedRepair, że nawet wydawałoby się dość skrupulatna ocena wydolności fizycznej, nie przekłada się na rokowanie pooperacyjne. Zatem my szukamy innych obszarów, które pozwalałyby nam zidentyfikować pacjenta niebezpiecznego. Takim sposobem na pewno jest ocena kruchości, chociaż nie potrafimy tego dobrze wciąż zdefiniować parametrycznie. My wiemy, że połączenie oceny kruchości, wydolności fizycznej i obciążenia chorobami dodatkowymi wpływającymi na stan funkcjonalny pacjenta jest, wydaje się, złotym środkiem. Ale nie potrafimy tu dodać 2 do 2, albo jak dodajemy, to nie zawsze wychodzi nam 4. Konsultacja anestezjologiczna
zależy od ośrodka, czy ma postać konsultacji dzień przed zabiegiem, chociaż rozporządzenie mówi, że powinna się odbywać co najmniej 24 godziny przed zabiegiem. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak wielu z tych pacjentów naprawdę jest konsultowanych przynajmniej dobę przed zabiegiem. Lub w poradni anestezjologicznej, która może być uruchomiona dla wprowadzenia tych elementów ERASA, o których Państwu mówiłem, czyli pacjentów małego ryzyka, u których ich optymalizacja będzie powodowała, że oni bardzo szybko będą się rehabilitować, będą mieli skróconą rekonwalescencję, praktycznie będą mogli być wypisani kilka dni lub nawet w tym samym dniu po zabiegu, czy w poradni anestezjologicznej właśnie skupimy się na pacjentach dużego ryzyka, aby z wyprzedzeniem zapanować nad powikłaniami, które u nich mogą wystąpić. W poradni anestezjologicznej powinien pracować zatem najbardziej doświadczony anestezjolog. Ten, który z wyprzedzeniem będzie mógł rozpoznać chociażby nasilenie zespołu kruchości, skoro wiemy, że nie ma dobrych metod oceny tego parametru. Ta konsultacja musi mieć realne przełożenie na realizację badań i konsultacji w bliskiej perspektywie, czyli my oglądając pacjenta, zlecając badania i konsultacje dodatkowe, kardiologiczną, endokrynologiczną, pulmonologiczną, musimy mieć świadomość, że szpital temu pacjentowi gwarantuje wykonanie tej konsultacji i wdrożenie zaleceń z nich płynących. Ten pacjent nie może wyjść ze świstkiem, zostawiony sam sobie, jemu wystarczy jego choroba. O to powinien zadbać system. Nie można wywierać czasu, presji czasu na konsultacje, zwłaszcza wtedy, kiedy musimy się podrapać w głowę i zastanowić, czy ten pacjent dużego ryzyka na pewno powinien być kwalifikowany, na pewno przeżyje tę batalię, na którą kwalifikują go chirurdzy, a zatem również najlepiej, aby ta konsultacja odbywała się z drzwi w drzwi z kolegą chirurgiem, bo oni czasem napiszą do nas, ten pacjent ma raka trzustki i będzie poddawany laparotomii. No hola, hola, hola. Ale pytanie jest zasadnicze, czy to będzie operacja radykalnego wycięcia trzustki, czy wytworzenia odżywczego z ominięciem samego guza. Hola hola, czy ta laparotomia w przebiegu raka jajnika to będzie wytrzewienie z wycięciem 12 narządów jamy brzusznej, czy to będzie laparotomia zwiadowcza z pobraniem wycinków? A jak Państwo wiedzą, nie zawsze takie dokładne elementy na tych skierowaniach się znajdują. Wy też macie do nas pretensje, że my nie wiemy, że wy nie wiecie, czego my chcemy od was. I że prosicie nas o to, żeby dokładnie zaznaczyć, na czym nam zależy przy kwalifikacji pacjenta z waszą pomocą. U pacjenta kardiologicznego posługujemy się wytycznymi tam, gdzie tylko to możliwe medycznie, ale to musi być również dostosowane do naszych możliwości organizacyjnych. Więc zdajemy sobie sprawę, że funkcjonują europejskie wytyczne, które nie zawsze w naszych warunkach lokalnych mogą być zrealizowane. My żyjemy w świetnym miejscu. Na Śląsku praktycznie nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast ten pacjent prowincji również musi się zmierzyć z systemem opieki zdrowotnej, co czasem bywa bardzo dużym ograniczeniem. Podstawą naszego skierowania pacjenta do kardiologa jest wywiad, a także dokładna analiza dokumentacji. My analizujemy, zastanawiamy się, z jakim problemem kardiologicznym mamy do czynienia. Kardiomiopatia, no dobrze, ale na jakim tle? Jakie ona daje objawy, jak długo trwa? Jaka jest jej kontrola na aktualnych lekach? Czy możemy zrobić coś lepiej, żeby pacjent był beneficjentem? Ważna jest dla nas wydolność fizyczna, jak Państwu wspomniałem, wynikająca z obciążenia kardiologicznego pacjenta, co będziemy w stanie ocenić na podstawie badania fizykalnego, wywiadu, oceny rzeczonych metów, czy chociażby oceny NT-proBNP, chociaż Państwo wiedzą, że to jest taki biomarker, który jest bardzo czuły, ale nie do końca swoisty. Uwaga również na zagrożenie MINS-ami u pacjentów dużego ryzyka, tymi, którzy mają jakieś obciążenie ze skali Lee-Goldmana lub powyżej 65 roku życia. My wiemy zgodnie z zaleceniami, że troponiny u tych pacjentów powinny być oznaczane, stężenie troponiny oraz CKMB. Real life pokazuje, że praktycznie nikt tego nie dokonuje. Dlaczego? Bo my również nie wiemy, co mamy zrobić z tym pacjentem, jeżeli stężenie markerów uszkodzenia miokardium jest podwyższone, nie spełnia kryteriów zawału mięśnia sercowego,
No ale co z tym pacjentem w związku z czym zrobić? W jaki sposób? Czy wytyczne nam mówią, jak mamy zoptymalizować jego farmakologicznie? Czy coś możemy zrobić? Okazuje się, że niekoniecznie. EKG zostało już omówione. EKG jest jednym z tych badań, które zlecane jest w systemie opieki zdrowotnej wszystkim. I nic z tego nie wynika. Wiemy doskonale, że posiadamy wskazania do zlecania EKG i powinno to być respektowane dlatego, żebyśmy właściwego sygnału nie utracili w tym szumie, w tym bałaganie papierów, z którymi pacjent do nas przychodzi. U chorego wieńcowego pytamy go i ważne jest dla nas nasilenie dławicy, frakcja wyrzutowa, ryzyko niedokrwienia, zrównoważone ze zagrożenia krwawieniem, zwłaszcza w odniesieniu do znieczulenia regionalnego i krwawienia chirurgicznego. I to dla nas będzie pytanie, ten pacjent ma podwójne leczenie przeciwpłytkowe, które powinno być zakończone przed operacją w trybie planowym, jeżeli takiego pacjenta oczywiście możemy przygotować w trybie planowym. I będziemy pytać się, no dobra, pomóżcie nam w takim razie, jak bezpiecznie przeprowadzić tego chorego w okresie okołooperacyjnym na zasadzie medycyny spersonalizowanej, bo wytyczne każdy z nas potrafi sobie przeczytać. U chorego z przewlekłą niewydolnością krążenia będą ważne objawy niewydolności, czy to prawo, czy lewokomorowej, ocena czy UKG, czy jej surogatem, tam gdzie nie jest to dostępne, jest stężenie peptydu natriuretycznego. U chorego z POHP dla nas będzie ważne wykazanie, czy ten pacjent nie ma niewydolności prawokomorowej serca, czy ten pacjent przypadkiem nie ma ciężkiego nadciśnienia płucnego, którego nie leczył, a wiemy, że ocena wydolności fizycznej u tego pacjenta będzie niemożliwa, bo ten pacjent będzie dyszał po przejściu kilku metrów. Po implantacji stymulatora ważne są dla nas wstecznie wskazania, żeby dowiedzieć się, czy ten pacjent jest zabezpieczony. Jeżeli my go zblokujemy, czy on na tym rytmie stymulowanym da sobie radę, bo my bardziej się jednak będziemy bali u tego pacjenta tachyarytmii niż bradykardii w sytuacji, w której ten stymulator się włączy. A zatem czas kontroli, potencjalne objawy, czy u pacjenta nie występują, bo one będą dla nas tym wskazaniem, które będą kierować pacjenta do Państwa. Boimy się pacjenta z ICD, no dlatego, że musimy wiedzieć na jakim tle, jak wygląda u tego pacjenta kontrola, czy nie ma progresji niewydolności krążenia, czy były wyładowania, to jest dla nas pacjent bardzo, bardzo niebezpieczny. Beta bloker zostaje, nie włączamy de novo, czasem pytamy się, czy nie zredukować dawki u pacjenta hipotensyjnego, leki na nadciśnienie, boimy się hipotensji postindukcyjnej i powiem, że w praktyce nawet u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca odstawiamy ACE inhibitory, ponieważ plegia po indukcji znieczulenia jest przeolbrzymia, co powoduje bardzo szybkie włączenie leków wazoaktywnych. Więc my wolimy sobie wycofać ten ramipril, zamiast stosować u tego pacjenta potem przez zabieg i po zabiegu Levonor. Diuretyki bardzo ostrożnie w naszym systemie opieki zdrowotnej rozważamy odstawienie. Pacjenci są głodzeni przed operacją, pacjenci nie piją przez wiele dni przed operacją, więc boimy się wywołać przednerkową niewydolność nerek, a zatem diuretyki raczej odstawiamy, oczywiście z wyjątkiem pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia. Leki antyarytmiczne zostawiamy, antyagregacyjne pytamy Was i chirurga, co Wy na to. Podobnie w przypadku wika i doaków, chociaż tutaj również te wskazania są dość jasne. Wiemy, że czasem te wskazania mogą być modyfikowane w oparciu o ryzyko wypływające z konkretnej operacji. I to nie tylko operacje neurochirurgiczne będą dla nas tym zagrożeniem, dużym ryzykiem krwawienia, ale chociażby operacje przełyku, chociażby operacje wątroby, czy bardzo duże, rozległe operacje onkologiczne w jamie brzusznej. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym też w zasadzie został przez docenta Wybrańca omówiony, chociaż pamiętajcie Państwo, że my kierując do Was pacjenta z wysokim ciśnieniem nie tylko prosimy Was o to, żeby to ciśnienie wyregulować, ale o to, żeby przyjrzeć się potencjalnym powikłaniom narządowym u tego pacjenta, bo one będą dla nas, a przede wszystkim dla pacjenta większym zagrożeniem. Leki zwykle odstawiamy dopiero w dniu zabiegu, chociaż przy wielolekowości, pacjent otrzymuje 5 leków na nadciśnienie, zastanawiamy się, które z nich można zostawić. Miażdżyca tętnic szyjnych nie jest tak dobrze omówiona w wytycznych, więc my boimy się udaru
okołooperacyjnego u pacjenta. Pytamy zatem, czy było badanie doplerowskie, zwłaszcza u pacjentów z świeżym przebytym niedokrwieniem. Zastanawiamy się nad kontynuacją przewlekłego leczenia przeciwpłytkowego i oczywiście u pacjentów ze zwężeniami, zwłaszcza obustronnymi, zastanawiamy, czy nie odroczyć tego zabiegu i pytamy o to, wykonując planową rewaskularyzację. Pacjent z problemem płucnym jest dla nas często dużą zagadką. Pacjent z astmą w kontekście czynników wyzwalających napady, a zatem tu musimy mieć informacje, jakie zagrożenia na nas czyhają związane z wentylacją tego pacjenta i z jego możliwą ekstubacją na stole operacyjnym przy znieczuleniu ogólnym, ale boimy się jak ognia pacjentów z POHP. Dlaczego? Bo jest to połączenie oczywiście choroby pulmonologicznej z chorobą kardiologiczną. I ci pacjenci czasem umykają naszej kontroli, a dla nas będzie istotne, jak nasilone jest nadciśnienie płucne, jak nasilona jest niewydolność prawej komory, jak wygląda kompensacja metaboliczna tego pacjenta na poziomie nerkowym, czy z jakim hematokrytem wyjściowym ten pacjent do nas przychodzi. Pacjenci z mukowiscydozą z reguły są znieczulani i operowani w ośrodkach referencyjnych ze względu na to, że bardzo często oni będą wymagali przyjęcia do oddziału intensywnej terapii preemptywnie, tak żeby zapobiec rozwojowi ostrej niewydolności oddechowej w okresie pooperacyjnym, a pacjent wentylowany, który jest przewlekle wentylowany ze względu na swoją chorobę pierwotną, na pewno będzie musiał być skonsultowany pulmonologicznie, a przez nas przepasażowany przez oddział anestezjologii intensywnej terapii. Nie mamy czasem porozumienia z diabetologami w kontekście przygotowania pacjentów okołooperacyjnego. Dla nas te niektóre zalecenia, które znajdują się w ich wytycznych, są niezrozumiałe. Zresztą oni sami w wytycznych na różnym poziomie mówią różne rzeczy, chociażby jak bardzo zredukować stężenie insuliny przed operacją i zalecają wlew glukozy wszystkim pacjentom, czego my nie robimy ze względu na potężną insulinooporność rozwijającą się w okresie okołooperacyjnym związaną z SIRS-em, a zatem bardziej staramy się kontrolować glikemię niż ją jeszcze bardziej rozbujać. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek zwykle są pod kontrolą nefrologów w sytuacji, w której są dializowani, a zatem dla nas będzie pytanie istotne, kiedy pacjent był dializowany i czy na pewno było to dzień przed operacją. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek taką Akin 2 będziemy zastanawiali się, co my możemy zrobić, żeby zapobiec rozwojowi ostrego uszkodzenia nerek w okresie pookooperacyjnym, czyli nałożenia tego stanu acute on chronic. A zatem będziemy pytali się nefrologa, czy mamy czegoś się bać, czy możemy czegoś uniknąć na zasadzie niegenerowania efektu śnieżnej kuli powikłań. To też będzie ważne dla chirurga, na ile musi się liczyć ze skazą nasiloną, skazą naczyniową i płytkową nasiloną samą chorobą nerek. Pacjent endokrynologiczny, którego my boimy się i zawsze będziemy konsultować, to pacjent z nadczynnością tarczycy. Nie boimy się za bardzo pacjentów z niedoczynnością tarczycy, zwłaszcza jeśli będzie ona bezobjawowa. Badaniem przesiewowym dla nas wystarczającym jest TSH i w zależności od objawów klinicznych i wartości tego parametru będziemy prosili bądź nie o konsultację endokrynologiczną. Czasem zastanowimy się, czy nie warto zwiększyć dawki eutyroksu przedoperacyjnie przez 2-3 dni, pamiętając o tym, że najważniejsza jest dawka tygodniowa, a nie w pojedynczych dniach. Będzie to o tyle istotne, jeżeli przewidujemy, że pacjent będzie miał niedrożność porażenną kilka dni po operacji. Takim zwieńczeniem naszych problemów, z którym spotykamy się w codziennej praktyce, i z którego troskami będziemy chcieli się podzielić z Państwem, jest pacjent w wieku podeszłym, ponieważ to będzie ten pacjent, który będzie miał wielochorobowość z wysoką klasą ASA, z niską wydolnością fizyczną, z nasileniem kruchości, z dużym ryzykiem powikłań neuropsychicznych, kardiologicznych, oddechowych i wszystkich innych. Podsumowując, przygotowanie pacjenta do znieczulenia jest trudne, bo wiemy, że coraz trudniejszy jest pacjent. A postęp medycyny praktycznie wyklucza dyskwalifikację z operacji.
Przygotowanie dotyczy nie tylko pacjenta, ale całego zespołu i ma charakter wielodyscyplinarny. Nikt nie jest nieomylny, a wspólne spojrzenie na problem daje łatwiejsze rozwiązania. Anestezjolog oczekuje od kolegi kardiologa, ale nie tylko, jasnych wskazówek, jak bezpiecznie znieczulić pacjenta, a nie odroczenia problemu. Zwłaszcza jest to istotne u pacjentów onkologicznych, kiedy możemy przegapić ten czas, który będzie potrzebny na wyleczenie pacjenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za to świetne, takie holistyczne ujęcie problemu i humanistyczne. Ja chciałem tutaj taką dyskusję zainicjować, bo myślę, że jako taki, ja zawsze tak praktycznie staram się do tej, no jestem, działam też tutaj, pan profesor Krzych jest, myślę, że jednym z największych specjalistów do spraw statystyki medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i tutaj chciałem poznać jego zdanie na temat tych wszystkich skal, tego, bo tak powiem szczerze, nie wiem, czy państwo też pewnie jesteśmy troszeczkę zagubieni w tych skalach, bo uczymy się ich do egzaminu, czasem tworzymy jakieś prace naukowe, w których tworzymy nowe skale, ale ich wykorzystanie w praktyce klinicznej często jest bardzo skąpe. Wynika to z ich złożoności. Nie mamy czasu, żeby wprowadzić dane, które uzyskujemy od pacjentów czy z dokumentacji medycznej do tej skali, ponieważ mamy mało czasu. Nie jesteśmy komputerami, jesteśmy ludźmi. I dlatego, no właśnie, czy to nie jest tak, że te skale dopiero będziemy wykorzystywać w przyszłości? Bo być może jeżeli będziemy mieli jakiś taki, jakąś Alexę, tak, czy jakiś program, który będzie nam tych pacjentów na przykład przygotowywał do wizyty czy konsultacji, gdzie będziemy, pielęgniarka czy technik, czy ktokolwiek, czy sam pacjent będzie wprowadzał dane, będziemy otrzymywali ryzyko pacjenta, tak, w tym kontekście, tak, bo tu mówimy o ryzyku operacyjnym, i przyjdzie specjalista anestezjolog, który będzie tego pacjenta kwalifikował i będzie wiedział, jakie to ryzyko jest. Bo w mojej praktyce klinicznej, oprócz skali CHADS, VASC i HASBET, tak na co dzień, to tych skal to chyba dużo nie wykorzystujemy. Czy czasami to nie jest tak, że przygotowujemy się na nadejście AI? Nie, ja wolę własną inteligencję. Trzeba rozważyć, Maciek, bo teraz tak, skale przesiewowe są po nic, ponieważ one są zbyt grube po to, żeby wykrywać to, na czym nam zależy. Więc skale przesiewowe nie zdały egzaminu, zwłaszcza nie zdają egzaminu we współczesnej medycynie, jak ten pacjent właśnie ma wielochorobowość. One są fajne, jak pacjent przychodzi z jedną chorobą i wtedy ten przesiew tej jednej choroby jest fajny. Profesor Knapik w Śląskim Centrum Chorób Serca, ze względu na to, że to jest high volume center, stworzył skalę predykcji najczęstszych powikłań od niewydolności oddechowej, udaru, niewydolności nerek na podstawie całej kohorty retrospektywnie pacjentów. Okazało się po kilku latach, że ta metoda predykcji jest do wyrzucenia do kosza. Dlaczego? Bo zmieniła się populacja pacjentów, zmienił się sposób i wpływ różnych czynników ryzyka. Więc wraz ze zmianą populacji zmieniają się czynniki ryzyka, a zatem to, co nawet wydawałoby się, że jest ośrodkowo swoiste, wcale takie swoiste nie będzie. Brak walidowania skali, którą my czerpiemy z literatury, też jest ogromnym błędem, bo się okazuje, że te modele nie mają żadnej racji bytu na naszym gruncie, naszych pacjentów. No patrzmy na tego Nesquipa. Fajnie, że on ma tam 20 kilka zmiennych, bo powiedzmy, że 5 z nich nie pasuje do naszego społeczeństwa, ale pozostałe tak, nie mamy nic lepszego. Jest to jakiś głos dyskusji, ale myślę, że parametryzowanie pacjenta i myślenie o parametryzowaniu pacjenta, żeby przedstawiać go w liczbach, jest błędem. Robią to młodzi ludzie i ja to robiłem też przez wiele lat. W tej chwili podchodzę do pacjenta w sposób spersonalizowany, holistyczny. Być może, nawiązując do wiedzy statystycznej, data mining, drzewa decyzyjne byłyby dla nas lepszym rozwiązaniem, bo one same będą kierować pacjenta bazując na jego poszczególnym ryzyku, będą go kierować właśnie do miejsca, w którym będziemy wiedzieć, gdzie jest najbardziej zagrożony. No bo
wiesz, trudno mi jest odpowiedzieć sobie na pytanie. Przychodzi pacjent, który jest chory na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, ma implantowane stenty i to zależy gdzie i na co i co się działo po tym implantacji. Oprócz tego ma już otępienie, jeszcze zdarzyły mu się różne rzeczy, na przykład COVID i teraz zachowanie gradacji, co jest dla tego pacjenta największym zagrożeniem, jest bardzo trudne. Zatem ja nie polecam stosowania systemów oceny ryzyka, bo się trochę przestrzelamy w tym, mówiąc zupełnie praktycznie. Chciałbym powiedzieć, że się zgadzam z panem profesorem i wydaje mi się, że tak jak, bo jako kardiolodzy myślę, że my nie mamy doświadczenia z operacjami niekardiochirurgicznymi. My mamy doświadczenia z operacjami kardiochirurgicznymi, bo tych pacjentów mamy u siebie w dużych ośrodkach kardiologicznych. I wiemy, że używamy takich modeli, o których powiedziałeś, czyli skali Euroscore 2 czy skali STS, które również nam to ryzyko przeszacowują. Czy chociaż syntaksu. Czy, tak jest, tak. Ja jestem kardioanestezjologiem, rozumiem, co ty do mnie mówisz, mówiąc do mnie o syntaksie. Tak. Ale kiedy ty powiesz do cholecystektomii anestezjologowi kwalifikującemu, że wiesz, ten syntaks tu jest większy, bo wynika z tego i tego, ten anestezjolog też w ogóle nie będzie wiedział, o czym ty do niego mówisz. Tak jest. I każda z tych skal, również używanych w kardiochirurgii, ma swoje ograniczenia. Nie bierze pod uwagę pewnych czynników ryzyka, na przykład tak jak udar niedokrwienny w skali Euroscore, czy zespół kruchości, czy aortę porcelanową. Tak samo w tych modelach stosowanych do operacji niekardiochirurgicznych jest tyle różnych scenariuszy danej operacji nawet samej, tak, który jest nieskończenie wiele. Tak naprawdę powinniśmy do każdej z tych operacji tworzyć osobną skalę. Więc moje takie przesłanie, którym ja uważam, że jest w moim odczuciu jest istotne, jest to, żebyśmy po prostu używali zdrowego rozsądku i naszej wiedzy klinicznej do kwalifikacji pacjentów. Myślę, że każdy z nas ma, jeżeli ma odpowiednie doświadczenie, to ma wyczucie, że dany pacjent jest faktycznie zagrożony większym ryzykiem powikłań w kontekście zabiegu, który ma przejść.